Wstrząsające sceny w stolicy. Pokazują serię nagrań starcia podczas Marszu Niepodległości. Policja opublikowała nagrania. Policja opublikowała nagrania z zajść podczas Marszu Niepodległości, który przeszedł ulicami Warszawy 11 listopada. Na filmach widać m.in. jak w kierunku funkcjonariuszy lecą petardy i kamienie. Dosłownie walczyli w ogniu. Chuligani atakujący policjantów w zdecydowanej większości to pseudokibice, oświadczyła Komenda Stołeczna Policji. W kilku miejscach było niezwykle gorąco. Niestety jest to fakt. Policjanci w okolicach Ronda de Gaulle'a zostali zaatakowani m.in. racami. Dosłownie walczyli w ogniu. Chuligani atakujący policjantów w zdecydowanej większości to pseudokibice, napisała na Twitterze Komenda Stołeczna Policji. Do wpisu dodano nagranie, na którym widać, jak grupa osób na rondzie de Gaulle'a rzuca w kierunku funkcjonariuszy odpalone race. Wszędzie jest pełno dymu i co chwilę słychać wybuchy petard. Na innym zamieszczonym przez KSP nagraniu pokazany jest szpaler stojących policjantów i grupa mężczyzn, którzy wykrzykują w ich kierunku wulgarne słowa. W stronę funkcjonariuszy leci wyrwana kostka brukowa i ponownie race. To tylko zaledwie 2 minuty z tego, co działo się, gdy atakowano policjantów. Tego zachowania nie można określić jako świętowanie niepodległości, brzmi wpis KSP nad filmem. Wśród zatrzymanych do przestępstw są osoby w wieku od 18 do 41 lat, dodała warszawska policja. KSP w serii zamieszczonych na Twitterze filmów opublikowała też nagranie, na którym widać jak grupy osób atakują ich również na stacji Warszawa Stadion. Tym razem nagranie z kamer monitoringu na stacji Stadion Narodowy. Widzimy moment, gdy policjanci po raz kolejny są atakowani. Amunicje chuliganów stanowią kamienie, napisała KSP. Z kolei na innym filmie widać jak niszczony jest znak drogowy. Przenosimy się teraz w inne miejsce. I jak widzimy, chuliganom przeszkadzało wszystko. W tym przypadku niszczony jest znak drogowy. 17 osób spośród 36 zatrzymanych do przestępstw było nietrzeźwych, podała policja. W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Mimo że, zgodnie z zapowiedziami organizatorów, miał być zmotoryzowany, wielu uczestników brało w nim udział pieszo. Podczas marszu doszło do zamieszek. Policja informowała m.in., że na rondzie de Gaulle'a w stronę policjantów poleciały kamienie i race. KSP informowała, że zgromadzenie pieszych jest nielegalne. Jak informował w czwartek 12 listopada, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji nadkomisarz Sylwester Marczak, w związku z przestępstwami po Środowym Marszu Niepodległości zatrzymano dotychczas 36 osób. Wystawiono także ponad 260 mandatów, do sądu trafiło 420 wniosków o ukaranie. Rannych zostało 35 policjantów, a łącznie zatrzymano ponad 300 osób.